witam serdecznie. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy mnie widać. Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, bardzo przepraszam, że dzisiaj troszeczkę później. Natomiast dosłownie na kilkanaście minut chciałabym Was pocieszyć i dać Wam zachętę w Waszej pracy biznesowej. Mówiliśmy o wiośnie, prawda? Dzisiaj będę mówiła o lecie, lecie w biznesie. Ale najpierw napiszcie, skąd jesteście, czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać. Czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że tak. Cześć, cześć! Pozdrawiam serdecznie. Skąd jesteście? Napiszcie, z Europy, czy z Ameryki, czy skąd jesteście w ogóle? Napiszcie. Najlepiej z jakiej miejscowości. No i oczywiście z jakiego kraju. Będzie nam super i przyjemnie. Mamy widzów z całego świata, więc tym bardziej bardzo chcę podziękować serdecznie każdemu, kto wczoraj przyczynił się do tego, że udostępniał nasz live dalej, słuchajcie. Nasz live wspólny z Gennadijem z Misji Jednego Życia miał ponad 3000 odsłon, więc to jest po prostu wow, wow, i to dzięki Wam. Jeszcze doba nie minęła, słuchajcie, 3000 odsłon naszego live'u. Po drugie, nasze live'y biznesowe rzeczywiście cieszą się ogromną popularnością, a to dlatego, że po prostu dzielimy się naszym doświadczeniem i praktyką życia codziennego w biznesie, i to jeszcze za free, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Bardzo nam miło jest dlatego, że ludzie do nas piszą i po prostu piszą do nas różne ciekawe swoje historie. Bardzo dużo ludzi pyta o poradę, pyta o to właśnie, jak wybrać dobrą firmę MLM na przykład, albo jak sprzedawać, jak profil zmienić, jak tam, wiecie, no mają ludzie masę pytań. Bardzo się cieszę z tego powodu, że piszecie, bo jeżeli piszecie, to macie naprawdę pewność, że w ciągu kilku dni na pewno odpowiem na wiadomości, na Messengerze. Natomiast jeśli nawet się zdarzyło, że komuś z Was nie odpowiedziałam na czas, w ciągu 2-3 dni nie dostaliście odpowiedzi, po prostu zwyczajnie zróbcie jedną bardzo ważną rzecz. Napiszcie do mnie raz jeszcze, tak? Przypomnijcie się, ponieważ dostaję, słuchajcie, ostatnie 2 tygodnie, dostaję po 1000 wiadomości dziennie. Naprawdę, serio. Na profilu Agnieszka Weduta tych pism jest po prostu masa. Oczywiście, że staram się chociaż krótko, bardzo sucho, konkretnie odpowiedzieć na pytania i tak robię, ale wierzcie, że nie sposób jest odpowiedzieć na wszystkie, bo często gęsto jest tak, że wchodzą wiadomości, filtrowane wiadomości, folder filtrowane. Ja póki nie otworzę tego, póki nie zobaczę, szczególnie nowe osoby, których nie mam znajomych, kiedy piszą, to dopiero po jakimś czasie, kiedy przeglądam folder specjalny, to widzę, że inni ludzie też pisali. Oczywiście staram się tam codziennie zaglądać, ale nieraz się zdarza tak, że moi drodzy, jakieś wiadomości po prostu absolutnie nie widziałam. I nawet wczoraj miałam taką sytuację jedną, to było niesamowite, że patrzę, że osoba do mnie napisała o jakieś tam szkolenie, tak? Prosiła o link do szkolenia, a okazało się, że pisała do mnie jakieś 2-3 miesiące temu. Ja w ogóle tej wiadomości nie widziałam, w ogóle, tak? I gdyby ona nie napisała do mnie drugi raz, to ja pewnie w ogóle bym nie odpisała. Także słuchajcie, bardzo się cieszę. Udostępnijcie ten live dalej. Lato w biznesie, temat teraz. Lato w biznesie. Było o wiośnie, czyli na podstawie 4,5 roku porównywalnych do biznesu, a zrobił to niesamowicie, porównując to Jim Rohn, człowiek legenda, człowiek autorytet biznesowy, i absolutnie jeden z moich pierwszych trenerów rozwoju osobistego i biznesu, Jim Rohn. Ktokolwiek z Was zna go, napiszcie imię, nazwisko, nawet możecie zaznaczyć jego imię, nazwisko i będzie w komentarzu jego fanpage. Fanpage, widzicie, jest cudowny. W ogóle jest dużo filmów Jima Rohna na YouTube. Polecam Wam je. I między innymi, słuchajcie, 20 par lat temu miałam okazję, a tak w ogóle to mamy live przy kawce. Live przy kawce, więc ja mam live przy kawce, pozdrawiam Was. Natomiast napiszcie, kto zna Jima Rohna. Pyszna kawa. I wiecie co? I po prostu prawie, no to już będzie 20 lat temu, jak on o tym mówił, to u mnie się styki paliły. Styki się paliły. Dlatego, że po prostu porównywał, że każda faza biznesu ma swoje odniesienie do fazy pory roku. No i jest czas siania, jest czas podlewania, pielęgnacji, czas zbierania, czas oczywiście zwyczajnie żniw, tak, więc lato, żniwa, no i zbiorów, tak, no i po prostu wow. I powiem Wam, że a Mariusz pisze nie osobiście. Słuchaj, no niestety już człowiek nie żyje, natomiast to jest to, jak się chwyci okazję, znacie kogoś dzisiaj, kogoś, kto Wam imponuje, kogoś, kto Was uczy,
zróbcie jedną bardzo ważną rzecz. Poznajcie tę osobę osobiście. Ja miałam tą przyjemność z Jimem Ronem kilka razy się spotkać i osobiście móc z nim nawet jeść kolację, więc to było ogromne przeżycie, cudowne po prostu przeżycie. Mam zdjęcia na Agnes Veduta, na pewno na moim profilu na fanpage'u znajdziecie te zdjęcia, z wizyty właśnie z Jimem Ronem w Wolskiej Grupie Liderskiej, plus do tego kolacja z Jimem Ronem. To było niesamowite wydarzenie, które odmieniło na pewno moje, bardzo, bardzo odmieniło moje życie, ale między innymi mówił o lecie i dzisiaj będzie też o lecie, bo konkretnie, słuchajcie, ale udostępniacie, kto to udostępnił w ogóle ten live? Tak mało ludzi jest, to jakieś dziwne. Ja wiem, że się spieszymy i lecicie dalej. Każdy później sobie to odtworzy, tak? Gdziekolwiek to prześlecie, czy na profil, czy gdziekolwiek indziej, wejdą w swoim czasie i zobaczą ten live. A słuchajcie, a propos lata. Cudowne lato, w Europie teraz lato. Kto czeka na lato? Łapka w górę. Lato to cudowny okres, bo jest słońce, tak? Bo jest bardzo ciepło. Można się opalać, bo można cieszyć się słońcem. Otworzyć po prostu swoje ciało na cudowne promieniowanie słoneczne, które w małych dawkach i oczywiście w dobrym momencie w ciągu dnia jest zdrowe i cudownie nam pomaga być zdrowym. Natomiast lato w biznesie dla mnie to jest taki okres, w momencie, gdy tuż po zasianiu oczekujesz kiełkowania. To jest wiosna. I po kiełkowaniu roślina dostaje kwiaty, a potem dostaje owoce, prawda? I bardzo często właśnie latem te owoce zaczynają dojrzewać i dojrzewają. Dojrzewają po prostu tyle, ile trzeba. Każdy owoc ma swoją porę. I tak samo jest z ludźmi. Z ludźmi w biznesie, z klientami. Który klient jest szybko dojrzewa. Niektórzy klienci dostają informacje, ale to zasiane ziarno, informacje, oferty, gdzieś musi potrwać to, musi minąć pewien czas, musi minąć pewna sytuacja, pewne rzeczy się wydarzyć, czyli musi być może mieć nawóz, musi być podlany, być może po prostu musi dojrzeć w swoim rozwoju, aby w danym momencie uświadomić sobie za jakiś czas, że to jest to, czego on potrzebuje i on to kupi. Czy zgadzacie się ze mną, że każdy klient potrzebuje swój okres czasu. Swój okres czasu. Czyli dosłownie, bo każdy człowiek ma swój wymierzony czas dojrzewalni. Jeden decyduje bardzo szybko. To są tacy ludzie jak ja. Ja po prostu naprawdę decyduję bardzo szybko. Szybko analizuję, u mnie jest w porządku, poświęcę to czas, wgłębiam się, podejmuję decyzję. I szybko wiem, czy albo to nie jest dla mnie, albo tak, to jest super, podoba mi się to i muszę się w to wgłębić, tak? Ale ja odpowiadam konkretnie. Są ludzie, którzy potrzebują dużo czasu na to, żeby przyjrzeć się nawet, wsadzić głowę, pochylić się i zobaczyć faktycznie, czy to tu i teraz, bo dzieci, bo praca i taki człowiek dojrzewa, ty nie wiesz, co się z nim dzieje tak naprawdę, bo nie wiesz tak naprawdę, czy on mówi nie, czy tak, czy nie teraz. Ale ja zawsze mówię tak, nawet klient, który mówi do mnie nie, albo nie odpowiada, milczy, nie mam od niego reakcji, to jest to człowiek, dopóki on nie powie nie stanowcze, bo nie, to mi się nie podoba, ta oferta nie jest dla mnie, tak to ja jeszcze nie słyszałam. No, raz na ruski rok się zdarza taka odpowiedź, ale nie słyszałam, przynajmniej ostatnio też w ogóle, ale dopóki człowiek nie powie nie stanowczo, że to coś nie jest dla mnie, te produkty nie są dla mnie, te rzeczy nie są dla mnie, to po prostu ja wysyłam mu informację, utrzymuję z nim relację i podlewam, bo jest lato. Czyli jest okres, kiedy słońce może go spalić i wyschnie to ziarno, które zasiałam. Czyli my musimy podlewać relacje z ludźmi. Klienci potrzebują relacji i potrzebują na pewno opieki, potrzebują podlewania, potrzebują przypominania, potrzebują normalnych pogawędek na wszystkie inne tematy i potrzebują nas jako ludzi. Żeby nawet, słuchajcie, oprzeć się na statystykach, to Wam coś powiem. Właśnie od lata w biznesie zależy, ilu będziesz miał docelowo klientów. Więc jeżeli znalazłeś, załóżmy, 10 potencjalnych klientów, wysłałeś im ofertę, ale chcesz, żeby wszyscy swoje, wiecie, jak najwięcej ludzi kupiło, to pamiętaj, że Twoim zadaniem jest nie po prostu tylko i wyłącznie wziąć tych dwóch klientów z 10, bo oni są gorący tu i teraz, pewni, zdecydowani, oni są konkretni, tylko pamiętać o tym, że dobra, masz tych dwóch, tak? Najbardziej konkretny poważny, bo to już jest zbiór zasianego, więc pierwszy, cześć Grażynka, pierwszy po prostu, pierwszy plon już zbierasz,
ale z tymi ośmioma pracujesz dalej, opiekujesz się dalej, wręcz uprawiasz je. Dlatego, że słuchajcie, lato jest właśnie, jest to potrzeba w tym roku, w tej porze roku, jest potrzeba podlewania i jest potrzeba szczególnej pielęgnacji. I na 8 osób, na 10, słuchajcie, tylko kwestia, ile on musi dojrzeć. Niekiedy jest to miesiąc, niekiedy jest to dwa, niekiedy dwa tygodnie, niekiedy nawet pół roku. I ten klient potencjalny z tych 8, którzy nadal dojrzewają, potrzebują przetrawić temat, potrzebują znaleźć czas, potrzebują mieć sytuację po prostu, która być może nawet ich zmusi. Wiecie, ile ludzi kupuje suplementy dopiero w momencie, gdy po prostu choroba nie zastuka im do drzwi? Szok! Dlatego, kochani, to jest niesamowicie ważne, żebyś był wytrwały i codziennie podlewał klientów potencjalnych. Miał z nimi kontakt. Jak nie przez Facebook, żeby on widział Twoje posty, żebyś Ty teraz na jakiś czas wysłał mu jakąś informację na priv, żebyś podziękował mu za lajki, za komentarze. I dalej oczywiście otrzymywał z nim rację, pisząc na priv do niego i w sprawie oferty, w sprawie produktów, czy coś się u niego zmieniło, czy on już miał czas to obejrzeć, czy tam ktoś z rodziny już przestał chorować i teraz już jest okej i może się poświęcić i zajrzeć do materiałów. Czy Wy za mną nadążacie? Bo słuchajcie, statystyki są akurat o lecie mówiąc, są niesamowicie istotne. Okazuje się, że jeżeli będziesz dbał w lecie o tych swoich potencjalnych klientów, to już o potencjalnych klientów dbając, z 8 ludzi, którzy nie od razu Ci kupili, w dojrzewalni, czekając, będziesz miał przynajmniej 5. 3, 2 nie kupi w ogóle. Ale jeżeli Ty wytrwasz i będziesz wysyłał link do potencjalnego klienta z przypomnieniem, albo z ekstra spotkaniem, albo jakieś ekstra materiały, nowości, promocje, wiecie, o co chodzi? To wszystko, co może być powodem do tego, że utrzymujesz kontakt i relacje z tym człowiekiem, wiedząc, co mu jest w życiu potrzebne, tak? Więc słuchajcie, 8 osób dojrzewa w różnym czasie. Niektórzy moi klienci musieli mieć naście razy wysłaną informację i była cisza. Ja sobie pomyślałam, nie wiadomo, co on milczy, tak? Co się stało? Nie wiem, pytam się, słuchaj, czy wszystko w porządku u Ciebie? Czy wszystko jest okej? Czy coś tam? Ale nigdy nie wiesz do końca, bo jeżeli ktoś nie odpisze, bo nie ma czasu, tak? Jedna rzecz tylko Was proszę. W dojrzewalni ludzie niech sobie dojrzewają, ale Ty nie myśl, że on powiedział Ci nie, bo milczy. Że to znaczy, że on nie jest zainteresowany. Bo to nieprawda. Osoba, która milczy i nawet nie reaguje tu i teraz na produkt, na usługę, wcale nie znaczy, że nie jest tym zainteresowana. Wcale nie znaczy. Wręcz przeciwnie. 8 na 10 przypadków nie, czyli odmów albo milczenia, to jest z jakiegoś powodu i ludzie mówią, nie, słuchaj, wiesz co, nie mogę teraz, bo coś tam. Tak czy nie? Albo jak ci ludzie mówią, że nie teraz, ponieważ mam sytuację taką finansową, kiepską, po prostu nie stać mi w tej chwili na te produkty czy na te usługi. No problem. To był nie na ten czas. Ale jeśli Ty podlewasz, jeśli Ty jesteś z klientem, jeśli Ty wysyłasz mu nowości i promocje, jeśli Ty cały czas będziesz z nim w kontakcie, nawet przez Facebook, który jest najlepszą metodą relacji z ludźmi, moim zdaniem, z mojego doświadczenia mówiąc, to jest po prostu naprawdę fenomenalne, że na 8 osób, słuchajcie, 5 w końcu kupuje. W lutym tak miałam, w marcu tak miałam. Ludzie też nawet mi nie dawali feedbacku, tak? Na 10 osób, 2 osoby natychmiast tak, okej, kupuję. Nawet jeżeli to kosztowało ponad 1000 zł, kupili. Kolejne osoby potrzebowały 2-3 dni dłużej i więcej informacji, tak? Moich linków, materiałów i kontaktu. Część potrzebowało 5 dni, część potrzebowało więcej niż 2 tygodnie. Rozumiecie? I to jest mój upór i moja wytrwałość, żeby tego lata podlewać tych klientów jak roślinki, bo oni potrzebują kontaktu, potrzebują mieć informację, że Ty będziesz się troszczyć o nich, że oni chcą mieć troski Twoje, rozumiecie? Też z ich strony, jak póki Ci ktoś nie powie, weź mi nie wysyłaj tego, bo mnie to naprawdę kompletnie nie interesuje. Rozumiecie, o co chodzi? No, mówię, no, to rzadko się zdarza, tak? Szczególnie, kiedy ja mam metodę, swoją know-how, gdzie ja nie daję materiałów o produkcie czy o firmie, jeśli ta osoba nie chce. Ja daję intrygę i pytam, jeśli ta osoba zgodzi się i chce,
to wtedy dopiero coś wysyłam. Więc to zawsze jest za zgodą potencjalnego klienta. Nigdy nie spam, nigdy nie na siłę, nigdy nie każdemu mój produkt, moją usługę. Więc lato, reasumując, i uciekam na szkolenie. Mam szkolenie teraz rewelacyjne na grupowym coachingu. Kto jest z nami na grupowym coachingu? Pozdrowienia, za chwileczkę się z Wami spotykam. Dzisiaj ja. Także się cieszę. Byliście z Mariuszem Kozłowskim, byliście z Gennadiem, moją cudowną osobą, kochanym małżonkiem. No a teraz ja. No ale wiecie co, nie każdy może być na grupowym coachingu tym razem. Natomiast idę na szkolenie. Reasumując o lecie, powiem Wam tak. Lato to czas odstawić ludzi w dojrzewalnie, podlewać, nawozić, pielęgnować szczególnie. I utrzymywać ciepłe relacje. Oczywiście cieszyć się słońcem, cieszyć się tym wszystkim, co lato daje, z tymi klientami i wiedzieć i być przekonanym, że masz taki produkt i taką usługę, która jest jemu potrzebna, bo sam o to prosił, dał pozwolenie. I oczywiście na pewno to, że warto przetrwać to lato, bo końcem lata są żniwa, są zbiory. I ja w moim biznesie, w mojej praktyce zawsze robię tak, że ja tych żniw oczekuję bardzo szybko. U mnie cykl jest taki, że klient dojrzewa zazwyczaj 2 tygodnie, nie więcej. Ok? Więc góra 2-3 tygodnie, naprawdę. I już jest żniwo, i już jest klient, który kupił produkty, kupił tą daną usługę i on po prostu jest gotowy. Więc lato to czas żniw, zbiorów. Zbiorem w lecie jest transakcja, są pieniądze, są przychody. Przychody. Zbiorem są przychody. I nastawmy się, że klient powinien być przez nas doprowadzony do transakcji jak najszybciej. Jak najszybciej. Po uda przekazanych materiałach, przekazanych wideomateriałach, czy katalogu, po rozmowie na Skype, czy jakkolwiek inaczej, czy osobiście. Po prostu oczekuj od klienta i powiedz mu, gdzie to może kupić, jak to może kupić i powiedz mu, ile to kosztuje z dumą i z radością i szczęściem. Bo słuchajcie, wszystko kosztuje. Wszystko. Nauczmy się brać od ludzi pieniądze. Ceńmy siebie, ceńmy produkty, które mamy. Jeżeli nawet kosztują 200-300 zł, to po prostu ceń to. I bądź szczęśliwy, mówiąc, słuchaj, 300 zł poproszę. Albo kupisz to i zapłacisz 300 zł. Tylko 300 zł, bo to działa na 2000. Także transakcje to jest dosłownie przychód. Są żniwami w lesie. W lecie, przepraszam, nie w lesie, w lecie. W lecie. I to jest Twój cel. To jest nasz cel. Ja sobie nie wyobrażam, żeby rolnik wyszedł na pole i wyszedł, słuchajcie, w ogród, ogrodnik i nie obserwował, czy aby codziennie dojrzewają jego owoce. Nie wyobrażam sobie, żeby człowiek nie pilnował swoich owoców, swoich roślin codziennie. Codziennie. A znam ludzi, którzy się wychodzą i się modlą. Panie, żeby to wszystko było błogosławione, żeby tu i teraz... Ja też prowadziłam swój ogród, też tak robiliśmy. My codziennie oglądaliśmy ten roślinek, czy one już dojrzały są. No bo dzisiaj pewnie dziś. Oczekujesz dzisiaj klientów, dzisiaj transakcji, dzisiaj przychodów. Ok? Więc słuchajcie, tylko idźcie odważni z pewnością siebie, z Bogiem i z uczciwości z klientami. Otwórzcie swoje serce na dłoni, przekażcie je ludziom, a będzie takie lato obfite, takie żniwa będą obfite, że to będzie niesamowite. Zobaczycie. Tak jak u mnie. Największą do Was wszystkich prośbą jest to, żebyście nie lekceważyli tego lata w biznesie. Tak? To jest okres, w którym warto wytrzymać z tymi 10 ludźmi i tym 8 osobom też poświęcić czas, też poświęcić wytrwale, przekazywać informacje, nie odpuszczać. Nie odpuszczać. Wniosek z tego wszystkiego, nie odpuszczajcie klientów. Nie odpuszczajcie. Bądźcie z nimi w kontakcie i podlewajcie, bo takie jest lato. A następny live będzie o... Kto zgadnie? Jesieni. Nie trudno zgadnąć. Bo po lecie jest jesień. A to już są w ogóle obfite plany. Okej. Okay. Lecę na szkolenie. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkich kochanych. Dziękuję za Wasze komentarze. Buziaczki. No i cieszę się, że jesteście ze mną. Udostępnijcie ten live. Bardzo proszę, bo to otwiera naprawdę inne horyzonty biznesu w naszym polskim społeczeństwie na całym świecie. Plus dziękuję za lajki, kto lajknął. Obserwujcie mnie również na profilu Agnieszka Weduta. Kliknijcie obserwuj, a będziecie widzieli moje posty, moje relacje z ludźmi, informacje, jakie przekazuję
I oczywiście ten live na dole po live'ie zasubskrybujcie również, aby dziś mieli powiadomienia, bo Agnieszka często, gęsto wchodzi nie o 19, tylko 19.15, a nieraz tak jak dzisiaj 19.30. Ups. Ale dostaniecie powiadomienie, jak klikniecie subskrybuj live'y i co będzie? Pi, 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 informacje i Wam wyskoczy w komórce mój live. Także będziecie zawsze wiedzieli, o której ja zaczynam. Całuję Was, pozdrawiam i do jutra. Pa, pa.